Cześć, tak to ja. I możecie zastanawiać, dlaczego jakiś randomowy gościu ma tak epickie ujęcie. Już ci wyjaśniam. Wszystko zaczęło się od... Siema, siema. Stwierdziłem, że wyślę ci głosówkę, bo nie chcę mi się rozpisywać, ale mam, kurde, wizję, pomysł i chęć zrobienia strony internetowej, swojej strony internetowej i myślę, że ty jesteś najlepszym gościem, który mi w tym pomoże, ale tylko daj mi proszę znać, jak tam stoisz z czasem i czy będziesz w stanie się podjąć z takiego projektu. Okej, no pewnie, robimy to. I to właśnie od tej głosówki zaczyna się realizacja wyjątkowego wideoportfolio. Portfolio, którego sam szczerze Kubie zazdroszczę. Jeżeli chodzi o Kubę, poznałem się z nim przy okazji nagrywek promo wideo na moją stronę internetową. Od razu złapaliśmy wspólny vibe. Już wtedy wiedziałem, że z tej znajomości powstanie sporo dobrych projektów. Timmy. Większość swoich realizacji wrzuca na social media. Tutaj przoduje Instagram, na którym jest niezły pierdolnik. Nie widzę żadnej struktury, niszy czy specjalizacji. Są za to wideo z wesela, shorty z podróży, relacje z imprez i różne filmy promocyjne dla firm. Misz, masz wrzucony do jednego wora. A co do samej strony www, to jakby to powiedzieć, jest ona średnia. Wielu rzeczy tutaj nie rozumiem, zarówno z perspektywy butów klienta, jak i samego twórcy. No bo dlaczego Kuba, będąc właśnie twórcą, wszędzie na stronie głównej wstawił zdjęcia stokowe? Dlaczego w ogóle są to zdjęcia zamiast filmów, skoro Kuba realizuje wideo? Dlaczego nie mogę w to kliknąć? Dlaczego nie ma tu żadnej opinii, referencji, oceny? Dlaczego nie widzę Kuby? Dlaczego te tło jest takie kosmiczne? Dlaczego ta strona jest taka krótka i dlaczego mnie nie przekonuje, a wręcz odrzuca? No i w sumie nudzi. Ogólnie to wygląda tanio i mało profesjonalnie. No to ja już faktycznie wolę tego Instagrama. Oczywiście uwag miałem więcej. Znacznie więcej. Zgadałem się z Kubą na Skype'ie, żeby się z nim nimi podzielić, a także określić kierunek oraz plan działania. Podczas tej rozmowy obgadaliśmy wspólnie wizję jego marki, wyznaczyliśmy grupy docelowe, uporządkowaliśmy oferty i sposoby przedstawiania ich na nowej stronie www, a także ustaliliśmy wstępną kolorystykę i motywy, w które chcemy iść. Główną ideą było oczywiście skoncentrowanie się na wideo, animacji oraz koncepcji interakcji, wprowadzając statyczne obrazki w ruch poprzez odbiorcę. Chciałem dobitnie pokazać przewagę filmu nad tekstem pisanym, a także zdjęciami. W mojej pierwszej koncepcji podzieliłem stronę wertykalnie na dwie części. Lewa strona zawiera Always on Display, zamrożone w scrollu najważniejsze elementy, takie jak logo, nagłówek, bio, testymonia i call to action. Natomiast po prawej stronie działa się cała akcja. No dobra, w mojej głowie wyglądało to znacznie lepiej. Cały czas czegoś brakowało mi w tym projekcie. Przeszukałem inspiracje, przeglądając inne platformy z filmami. Pinteresta, Dribbla, Behance. Wszystko było. No właśnie, wszystko było i było nudne. Chcę, żeby nowa strona Kuby wzbudzała emocje, skojarzenia jak z seansu filmowego. Ma wprowadzać użytkownika w kinowy klimat i emanować nowoczesnym moodem web designu. Uznałem, że nic tutaj nie wysiedzę, no ani nawet nie wystoję przy tym biurku, dlatego postanowiłem spontanicznie spakować się i polecieć do Polski na spotkanie z Timim we Wrocławiu. You know, sometimes this life can get rough. You get knocked down, but you gotta get up. Keep going. I'd have been knocked down a thousand times. Yeah, I traveled around a thousand miles. Feeling so tired, but you know I can't stop now. Came way too far, won't throw in a towel. Oczywiście musisz mieć świadomość, że w prawdziwym życiu tak to nie wyglądało. Ale na potrzeby tego jakże romantycznego filmu z życia webdesignera, przyjmijmy, że tak właśnie było. Okej, orzeł wylądował. Na miejscu czekał już na mnie Kuba i od razu skoczyliśmy na miasto coś zjeść. I gdy tak sobie spacerowaliśmy po Wrocławiu, olśniło mnie. Przypomniało mi się, że lecąc samolotem podziwiałem oświetlone nocne miasto i uznałem, że to jest to. Była noc, wokół pełno świateł, neonów, reklam, kolorów, kontrastów. Tego właśnie szukałem do tego projektu. Powiedziałem o tym Kubie i chyba od razu wpadliśmy na ten sam pomysł, żeby odwiedzić bardzo charakterystyczną dla Wrocławia miejscówkę. Jedzenie musiało zaczekać. Okej, mamy to, ale dalsze chodzenie nocą po Wrocławiu z pustym brzuszkiem było niebezpieczne, dlatego przy burgerze obgadaliśmy jeszcze raz na żywo szczegóły dotyczące strony internetowej, zrobiliśmy podział obowiązków i zabraliśmy się do pracy. Ale przecież nie będziemy pracować w restauracji. Musicie wiedzieć, że dorastałem słuchając rapu. Mega jarało mnie, jak raper, DJ i producent wyjeżdżali gdzieś, rezerwowali hotel i robili muzykę.
Postanowiłem, że tutaj będzie tak samo. Pamiętałem widok nocnego Wrocławia z samolotu. Z tyłu głowy miałem miasto, neony, zdjęcia, ale chciałem mieć to wszystko na widoku. Pomyślałem wtedy. Sky Tower Vita. Windą na 38 piętro i od razu zacząłem szkicować nową siatkę strony www. Timmy w tym czasie przygotował filmy i miniaturki do różnych sekcji. Synergia i współpraca. Mieliśmy jeszcze jednego pomocnika, AI. ChatGPT dopiero wchodził, dlatego był narzędziem nieznanym jeszcze dla nas, ale dołożył swoją małą cegiełkę w pisaniu tekstów, na które nie mieliśmy czasu. Figma i cyk. Projekt był prawie gotowy, dlatego postanowiliśmy, że zrobimy małą kinową premierę. Kuba zaprosił swoich znajomych, którym pokazaliśmy stronę www. Tak naprawdę ta realizacja trwała dłużej, znacznie dłużej niż to przedstawia ten film. A sama finalna implementacja strony wraz z pełną wersją mobile jest już w trzeciej wersji. Ten film miał również na celu pokazanie dwóch kreatywnych światów, które spotykają się ze sobą, webdesignera oraz filmowca. Ten film to też taka nasza zachęta dla Was, żeby wstać od komputera, wstać od biurka i poszukać inspiracji na mieście. Nie ograniczajmy się do odtwarzania, tylko kreujmy nowe, piękne rzeczy. I tyczy się to wszystkich aspektów naszego życia. Zostaw po sobie komentarz, zostaw łapkę, subskrypcję, algorytm bardzo to lubi. I wyczekuj kolejnych produkcji, bo mogę Ci zagwarantować, że na jednym filmie nie poprzestaniemy. Cześć!